Jest mocno zdenerwowany przed startem, bo pomylił, znaczy nie on, ale ludzie w parku maszyn pomylili kolory kasków. Gregorycz w ostatniej chwili zmienił kolor kasku na biały. Oto właśnie ten moment. Gregorycz wystartuje z pierwszego pola startowego. Obok siebie będzie miał Aleksieja Harczenkę, znakomicie startującego pilskiego żużlowca w żółtym kasku, Marcin Nowaczyk i Michał Łopaczewski, który zastępuje w tym wyścigu Cypriana Szymko w kasku niebieskim. No i Aleksiej Harczenko, kolejny wyśmienity start tego młodego chłopaka. Fantastycznie Harczenko. A Gregorycz jest w tej chwili dopiero na trzecim miejscu, walczy o drugą pozycję z Michałem Łopaczewskim. No i proszę, Łopaczewski jest na drugiej pozycji. Pilanie jadą w tym wyścigu na 5 do 2 w tym momencie, bo trzeci jedzie Gregorycz. Jeśli dojedzie na trzeciej pozycji, piszemy mu 1 plus 1, czyli 2 punkty, ale fantastyczny start Pilan. Aleksiej Harczenko na pierwszej pozycji, a za nim Michał Łopaczewski. Wyśmienity start, kapitalna sytuacja, trochę niebezpiecznie Michał Łopaczewski, w pewnym momencie wydawało się, że może dojść do kolizji między dwoma polonistami, ale linię mety na pierwszej pozycji przekracza Harczenko, na drugiej Łopaczewski, trzeci dopiero Gregorycz jako joker.